Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wielki sukces odnosi Oliwia Kiołbasa w Mistrzostwach Europy Kobiet, zajmując drugie miejsce. Wielkie, wielkie gratulacje. Ta zawodniczka, moi drodzy, rozpędza się bardzo mocno i będzie już pukać tutaj do czołówki światowej kobiet. Tak, tak mi się wydaje. Jest to bardzo solidna zawodniczka i e, nabiera ogromnego doświadczenia. E, Oliwka, jeszcze raz, gratulacje. Moi drodzy, także e, Malczewska Aleksandra e, zajęła trzecie miejsce, Polki zdominowały, można powiedzieć, te mistrzostwo, aczkolwiek m, pierwszego miejsca Polka nie zajęła, e, też Klaudia Kulon zajęła szóste miejsce, e, Karina cywka, trzynaste. i te panie awansowały do Pucharu świata e, kobiet. Niesamowita sprawa. Gratulacje dziewczyny. E, tutaj skupimy się na. Partii, ostatniej partii Oliwki, jeżeli Oliwka by tę partię wygrała, no to byłaby mistrzynią Europy, Proszę sobie tylko też zdać sprawę z tego i wczuć się rolę zawodniczki. Jaki ogromny stres musiał jej towarzyszyć podczas rozgrywania tej partii! To jest coś nieprawdopodobnego. Stawka ogromna, i przejdę od razu do analizy tej partii, która była bardzo ciekawa, bardzo naszpikowana. Też błędami nie da się ukryć, ale to jest normalne i zrozumiałe, jeżeli jest troszkę stresu wprowadzonego w trochę, trochę więcej stresu w partii szachowej. Otóż oliwka E4C5, ja tutaj bardzo mocno się zagłębiam. Nie będę, ale przedstawię te partie. Mam nadzieję, że w miarę skrupulatnie i łatwo będzie też przyswojona przez Was. Mam nadzieję. D6, D4 tutaj bicie, obrona sycylijska, normalny wariant. A6, czyli mamy wariant Najdorfa. Oliwka na pewno była na to przygotowana. Zagrała H3. Jedna z odpowiedzi takich nowoczesnych, powiedzmy, pianek G4 będzie. Przepraszam najmocniej. Pionek B4 będzie chciał, G4 będzie chciał zagrać wyżej. E5 skoczek na B3. Goniec G4. Właśnie zagrywa Oliwka. Czyli widać tutaj ostry charakter, ostre podejście do partii. Ona chce po prostu partię wygrać, i to, to posunięcie bardzo to pokazuje. H6. Goniec E3. B5. I A4 typowy atak na skrzydle hetmańskim w obronie sycylijskiej. Chcemy tego pionka zlikwidować, ugryźć od razu. Tutaj jest duży nacisk, więc białe to wykorzystują. Poszło bicie, wieża zbiła. Goniec na D7 wieża wróciła. Roszada, i teraz Oliwia. Zagrywa posunięcie skoczek A5. Oczywiście, tutaj się nie sugerujmy, moi drodzy, tym znakiem zapytania to nie ma żadnego znaczenia to jest tylko komputer to jest jak najbardziej prawidłowe posunięcie. Chodzi o to, że maszyna po prostu widzi inną kontynuację, lepszą według niej, mianowicie wieża G1, żeby skupić się na ataku na skrzydle królewskim to też jest ciekawe podejście. Oliwka jednak miała inny zamysł. Tutaj goniec zagrał na B5 i to posunięcie jest już teoretycznie słabe. Skoczek zagrał na C4 również. Odpowiedź trochę słabsza, ale białe dalej mają dobrą pozycję O co chodzi? Przede wszystkim tutaj maszyna widzi bardzo fajną kontynuację w postaci H4 Moi drodzy i ten ruch mógłby przysporzyć sporo problemów Bo teraz tak zobaczmy prostym okiem Jeżeli tutaj byłoby wybicie gońca, to król wybija I mamy plan zagrania G5 I ewentualnie liczymy sobie wariant bicie, bicie I tam na końcu wchodzi hetman na H5 z opcją matową Więc to myślę, że byłoby proste w zagraniu nie wiem, dlaczego Oliwia tego nie wykorzystała, nie mam pojęcia, e, trzeba by było jej zapytać, ale jak już mówię, e, zapewne trochę stresu i emocji w tej partii było. Skoczek C4, e, skoczek na C6 i skoczek B6. Tutaj atak od razu na wieżę. Wieża zagrała na B8, Go, e, skoczek zbił na B5. Właśnie. I tutaj prawdopodobnie Oliwia nie dostrzegła yy, ciekawej odpowiedzi czarnych. Mianowicie, wieża bije na B6. To jest bardzo dobry ruch. Skoczek wrócił na C3. Jeżeli byśmy z gońcem zbili wieżę, to byśmy tego słono białymi pożałowali. Dlaczego? Dlatego, że jak Hetman by odbił, to Skoczek ma problem. Bicie na D6 jest bardzo mało atrakcyjne. Chodzi tutaj o bardzo dobry rozwój figur czarnymi. I na przykład, jakbyśmy wrócili, to Hetman by zbił. Co Problemem. Byłyby problemy, skoczek musiałby uciec. Skoczek by wleciał z prostym atakiem proste ruchy trzeba by się było pasywnie bronić. A po wybiciu na 4, tak naprawdę, ta pozycja jest już praktycznie wygrana czarnymi. Oczywiście, to się łatwo mówi tu trzeba sporo zrealizować, ale ocena jest bardzo prosta, dlatego że figury czarnych atakują jest jakość mniej, bezpieczny król, silne centrum bez dwóch zdań czarne by tutaj już partie prawdopodobnie wygrały. Zobaczcie, że białe nie miałyby tutaj żadnych szans z uwagi też na bardzo parterowe ustawienie figur, więc ciężka sprawa. Ale Oliwka na szczęście zagrała inaczej. Teraz zagrała skoczkiem. Wieża zbiła na B2. No i nie da się ukryć, że ta pozycja czarnymi jest bardzo perspektywiczna. Mimo wszystko, goniec C4. Skoczek zaatakował i goniec B3. I można powiedzieć, że tutaj ta wieża ma problem. Ale ta wieża zawsze za końca może zostać wymieniona, i też czarnymi będziemy fajnie sobie pogrywać. Hetman C7, goniec D2. No, jak trzeba się cofać figurami, to może oznaczać, że pozycja jest mniej więcej podejrzana. W tym momencie nastąpiło D5. Można byłoby prawdopodobnie wybić teraz gońca, i po wybiciu zagrać teraz D5. Właśnie różnica polega na tym, że tutaj czarne mają też fajne pole na D3, i na przykład po wybiciu ten skoczek mógłby wlecieć. Król F1 i na przykład goniec B4. Figury czarnych miałyby tutaj świetne rozegranie. Ja to cały czas powtarzam, mówię dosyć szybko, oczywiście, w tych wariantach dokładnie się nie zagłębiając. Ale jeżeli figury nasze oddychają i mają kapitalne miejsca do gry. To znaczy, że pozycja jest bardzo dobra nawet za cenę jakości w tej sytuacji. Tak e, nie było, moi drodzy. Pogoniec D2 D5 ze strony przeciwniczki oliwka to wybiła i posunięcie E4. No widzimy, że zawodniczka grająca czarnymi trochę czuje pozycję, stara się grać bardzo agresywnie. Posunięcie E4 pozwala w przyszłości zagrać E3, zrobić jakiś fajny przełom, otwiera się hetman i tak dalej. Tutaj król zagrał na F1. No i oliwka zaczyna się gubić. Przede wszystkim należało zrobić roszadę. Nie nie wiem, dlaczego nasza zawodniczka tego nie zrobiła, bo to się dosyć narzuca. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pionki wysunięte odkrywają króla, ale pytanie, jak się do tego króla dorwać? Nie za bardzo widzę takiej możliwości. Otóż no, król F1, troszkę niefortunne zagranie. Wieża D8 ze strony przeciwniczki. Skoczek A4 z atakiem na wieżę i wieża tu swobodnie, wybija na B3. Poświęcenie jakości jest jak najbardziej naturalną rzeczą. Moi drodzy, i skoczek zbija na D5. Czarne mają bardzo dobrą grę, białe są w terapatach. Hetman zagrywa na E2, Hetman B7, król G1. No jak król G2, to też wchodzimy pod taki nieprzyjemny rentgen, dlatego też pewnie król zagrał na G1. Wieża C8. Tutaj czarne. Z czystym sumieniem mogły wziąć po prostu pionka, ale tak nie było. Wieża zagrała na C8, też próba aktywności. Wieża B1 z obroną, wieża C2, aktywnie bardzo wleciała wieża. Hetman się wrócił, wieża A2 i wieża a1 próba wymiany. No oczywiście e, im więcej wymian e, tym białymi lepiej, to nastąpiło i hetman zagrał na b3. Komputer mówi błąd, ale bi czarne cały czas mają tutaj sporą przewagę, moi drodzy. Dlaczego błąd? Dlatego że maszyna widzi po prostu inną kontynuację, ale to piękna kontynuacja, mogła być zagrana i białe miałoby ogromne problemy. Mianowicie e3 byłoby bardzo dobrym ruchem. Dlaczego? Bo po wybiciu skakuje skoczyk, i to co powtarzałem wcześniej, aktywność figur na maksa daje bardzo duże możliwości. I przykładowo, wieża H2 z jakąś obroną, bo aktywować wieżę by należało. Po wybiciu na przykład na B3 i teraz tak strzelam, bo e, oczywiście skoczek zagrałby może na C3. Pozycja jest bardzo trudna. E, ciężko mi też nawet powiedzieć i doradzić jakieś dobre posunięcie, ale mogłoby się narzucać Hetman D4 i ktoś by sobie taki ruch mógł, oczywiście wymyślać, ale ten ruch już e, automatycznie przegrywa. Pokażę dla przykładu Hetman D1, król G2, bicie tutaj na D2 i analizujemy sobie bicie tylko na D5 e, i po Hetman E2, na przykład król G3, skoczek F1 i tu się robią problemy na końcu może. Być piękny mat na G6. Oczywiście e, można by pójść w inną drogę, w inne warianty, ale to jest tylko przykład, tak żeby zobrazować, jak trudna sytuacja jest u białych. Moi drodzy, e, oliwka w tarapatach e, zagrywa tutaj przeciwniczka, jednak Hetman B3. Skoczek wrócił, goniec na C5. E, no właśnie, dlaczego to błąd? Dlatego, że znowu jest ten przełom e3. Bardzo niebezpieczny, który też um, ułatwia drogę do stania się do białego króla. Goniec na c5, król g2. No niestety ruch bardzo zły. Znowu z uwagi na ruch e3. Tutaj hetman zagrał na c4. Zawodniczka nie wyczuła okazji. W tej sytuacji oczywiście zamiast król na g2 należałoby zagrać albo hetman b1, albo hetman a2 z opcją, z opcją wymiany hetmanów. Znaczy próba wymiany hetmanów byłaby tu na pewno dobrą drogą. Król zagrał jednak na g2, hetman c4, oliwka hetman f1, hetman i skoczek bije na d5. No, sprawa zrozumiała, wymiana figur, ale uwaga, Cały czas czarne napierają i czarne mają dobrą tutaj grę. Moi drodzy, Hetman zbił na D5 i to jest ratunek dla naszej zawodniczki. Należało przede wszystkim zbić gońca i po wybiciu tutaj, może się tego no, po prostu czarne obawiały, że zepsują sobie strukturę, ale w tej sytuacji na przykład po Hetman E1, Hetman A2, czarne mają bardzo duże szanse, żeby nawet wygrać tę partię, dlatego że Tutaj jest duży nacisk na F2. No, wiadomo, że troszkę redukcja figur pozwala białym się oswobodzić. Trzeba uważać, na przykład, wieża F1. Może Oliwia by tutaj miała szansę jakoś spróbować zremisować, ale byłoby to naprawdę ciężkie zadanie. Zawodniczka jednak zagrała inaczej, moi drodzy. Zbiła na D5. Na co koniec E3. Po wymianie, można troszkę odetchnąć w tej sytuacji. Oczywiście więcej pionków, ale ta pozycja na pewno też jest na tyle skomplikowana, mimo wszystko, że może. Być remis, może być wygrana na białych, może być wygrana na czarnych. Bardzo y, duże możliwości po y, każdej ze stron, że tak powiem. Ale zawodniczki grały dosyć dobrze dalej. A5, Hetman E2, Hetman C5 bierze jeden skoczek, w, y, zagrał i atakuje tutaj. Hetman D2, no Oliwia próbuje jakiejś tam opcji wymiany, e, oswobodzenia swoich ciężkich figur. Pionek zasuwa bardzo mocno. Hetman C1, skoczek C3, to jest nadzieja dla naszej zawodniczki. Ruch w sumie niepotrzebny. Jak należało pograć? W sumie bardzo ciężko doradzić, bo na pewno nie wymiana hetmanów. Może Hetman B4 przytrzymać, przeczekać troszeczkę. Poszło jak poszło, i tutaj Oliwia znajduje bardzo dobre posunięcie. Wieża E2, moi drodzy, bardzo dobry ruch. Nie można zbić na E2, bo ginie Hetman. Wiadomo, ale w tej sytuacji powieża E2. Hetman zagrywa na E5. Dobry ruch zawodniczki. Naprawdę trzeba pochwalić tutaj przeciwniczkę Oliwki, że bardzo dobrze też sobie radzi tutaj w takiej małej defensywie. Hetman A1, czyli związanie za związanie. Hetman B5, wieża C2, skoczek. Hetman D4, centralizacja Hetmana, i można. Aby powiedzieć, że trochę się tutaj poprawia. Hetman D3 bardzo chytry ruch. Bardzo chytry ruch moi drodzy. Szach przede wszystkim jest bardzo dobrym ruchem. I teraz wybicie, wybicie. Tą końcówkę trzeba bardzo dobrze policzyć. Oczywiście, oczywiście wieża zawsze zagrywa tak za pionka, żeby go bronić, a król zmierza na F2, żeby gonić pionka na D3. Nastąpiło A3. Król E1. A2 wieża broni, skoczek B4 i skoczek jest dobrym obrońcą dwóch pionków, król D2, król G6, wieża A5. Chodzi o to, żeby nie wpuścić króla tutaj do obozu, bo byłyby problemy. Hetman F6, H4, Hetman, przepraszam, król E6, Hetman król C3, król D6. No, nie można zbić skoczka. Z uwagi na to, że idzie pionek i nie ma jak zatrzymać dwóch pionków, więc skoczek jest nietykalny. No i w tej sytuacji, moi drodzy. Panie zgodziły się na remis. Muszę powiedzieć, że remis według silnika oczywiście zasłużony, ale grać obronną sytuację, znaczy grać białymi w tej sytuacji i bronić się. Nie jest prosto. No, mimo wszystko, brawa dla Oliwki za tą obronę. Na pewno ten remis bardzo dobrze smakuje i można odetchnąć z ulgą. No i cóż, moi drodzy, tak to wygląda. Oliwia robi niesamowitą karierę w szachach i trzymam za nią bardzo mocno kciuki. Bardzo pracowita dziewczyna i zrobiła ogromny progres przez ostatnie co najmniej dwa lata. Jak dobrze kojarzę, życzę dużo sukcesów, moi drodzy. A myślećmy tutaj, szachistki, które naprawdę Grają w szachy fantastycznie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.